Cześć, siemanko, witajcie, to oczywiście Wenku, kłaniam się niutko. Dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z gry Devil's Share, która jest generalnie grą horrorem, czego nie lubię osobiście, ponieważ nie lubię się zbytnio bać w grach komputerowych. Dlatego stwierdziłem, że na tym filmiku będzie oczywiście moja kamera. Cześć, siemanko, witam was serdecznie raz jeszcze. Zacznijmy teraz może grę, kliknijmy sobie te play, zobaczymy co tam będzie się działo. Tutaj na prawo właśnie macie jeszcze instrukcje sterowania. Okej, teraz przejdźmy sobie już do gry. Dobra, to jest takie trochę dziwne miejsce. Więc będzie chyba stacja paliw, tak mi się wydaje. No, na pewno taka będzie. Takowa. Przejdźmy, nie wiem. Tutaj są jakieś drzwi, widzę. Jakieś śmieci. Jakaś dziwna muzyczka. Trochę się boję. To dopiero początek tej gry. To jest coś, jakaś latarka chyba by się wydawało. No jest latarka. Eksploruj coś tam do dinner. To się jadłodajnia, no jest jadłodajnia, jest. Może weźmy tędy, żeby te drzwi nie zniszczyć. Dobra. Durna muzyczka, coś się dzieje. Tutaj jakieś radio takie ala amerykańskie z dawnych lat. Kaszafa grająca. Tutaj widzę, jakieś pączki są. No, no, normalnie mam smaka. Zjadłbym sobie coś słodkiego. Klucze, znajdź klucze. Mamy klucze, wzięliśmy klucze. Rozejrzyj się dookoła stacji paliw. No dobra, to rozejrzymy się dookoła stacji paliw. To jest... A, to jest ta restauracja, tak? Ta jadłodajnia generalnie. O kurwa! Co to było? Ja pierdolę! Wytyfyk! Weź gin! Jeszcze jeden? Trochę głupia jest ta gra i to sterowanie takie jakieś kurwa dziwne, ale co to miało być? Dobra, grunt, że jest latarka. To się może przydać. Jakiś zoom może jest na tej latarce? Chyba nie bardzo. Dobra. Przejdźmy się dookoła tej stacji, tej jadłodajni, może coś tam jeszcze będzie. Jest tu może jakiś shift czy coś, żeby chodzić wolniej i nie hałasować. No, tutaj są jakieś, widzę, zwłoki i dużo krwi. Boże kochany. Nienawidzę takich gier. To jest jakiś pistolet, widzę. Weźmy go. Na E się zmieniało broń, tak? Mam latarkę i mam pistolet. 10 ammo. No spoko, trzy już poszły generalnie, widać, że nawet fajnie. Przejdźmy się teraz tam w głąb tego miasteczka. Tutaj chyba jest tych zombiaków więcej, tak mi się wydaje. Tutaj jest jeszcze jeden przynajmniej. Ej, co to było? Przecież kurwa! Gin! Pierdale. 4 ammo. Dobra, tutaj są chyba wszystkie misje wykonane już na tym terenie, więc przejdźmy... Uy, pierdolę! Przejdźmy w głąb tego miasteczka głupiego, gdzie są te jebane zombiaki! Ammo mi się powoli kończy i mam też mało HP. 20% życia i 10, i 2 ammo. Dobrze, 10. No, ten już biegnie. Coś jeszcze mnie zaatakowało. Co to? Kurwa mać! Dobra, nie mam już amunicji w ogóle. I za chwilę padnę od jednego strzała tylko od nich. Także... Także nie wiem, czy ma sens z nimi walczyć, ale kurwa zabił mnie oczywiście, nie? Zajebiście. Dobra. Zacznijmy się znowu na stacji tutaj na samym początku. Mamy pistolet bez amunicji i latarkę. To nie wiem, to ja może bym ich, że tak powiem, zgromadził sobie w jednym miejscu, żeby było tym wygodnie z nimi... On już mnie widzi, kurwa mać! Nie wiem, zbieruję sobie... Ała! Wezmę sobie ich wszystkich jak najwięcej dookoła siebie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Tego zabiłem wcześniej, to już go nie ma tutaj, widzę. Ta gra jest kurwa straszna, naprawdę. Nie lubię tego typu gierek, kurwa mać. Dobra. Może wejdę do budynku. Zamknę drzwi! Kurwa, wypierdalać! O chuj! Czy śmiercie chodzą? Co to ma być? Co to ma kurwa być? Pierdolę! Co za chore gówno! Przecież zamykałem drzwi! Co to ma być?
Są jakieś żarty chyba. Idźmy tam jeszcze raz, wyjmijmy sobie tą latarkę głupią. Fuck, kurwa, czy wy to widzicie? Ja stąd spierdalam. Dlaczego właśnie mówię, że tych gier nienawidzę? Stawiam się to w sumie też ciekawe w mojej reakcji, mojej miny. Ja pierdolę, nie, to jest straszne, poważnie. Co za chory... No kurwa, weź odejdź. Nie możesz sobie iść stąd po prostu... Kurwa, spierdalaj! Powiedziałem coś. Ale to jest myśl generalnie, żeby iść z nimi w jedno miejsce jakieś. Kurwa! Ile ich tutaj jeszcze będzie? Kurwa, koniec mapy. Ja pierdolę! Fuck! Fuck! Dobra, bijemy się, bijemy się! Chuj, znowu ten. Chore gówno. Oni teraz... Są z tyłu! Jest przewaga teraz. Teraz to jest do ogarnięcia, także przejdźmy raz jeszcze tam do tego budynku. Tam były chyba magazyny na sole. Z tego co pamiętam, z tego co tam widziałem. Co za chore gówno, naprawdę. Nienawidzę tego typu gierek. Ostatni na 100 gram. Był chyba ten budynek, czy tamten dalszy? Ten chyba. Dobra, wejdźmy. Tu już nie ma tego magazynku, czy to nie są te drzwi? No weźcie, nie mówcie, że pomyliłem drzwi! Kurwa! Spierdalaj ode mnie! Idź! Idź! Umrzyj! Co jest? Dobra, drzwi są zamknięte. Kurwa, boję się tam wyjść. Dobra, chodźmy na górę, tam coś jeszcze może będzie na nas czekać. Znajdź klucze. Jakie znowu klucze? Aj nie, to... Ja pierdolę, co jest kurwa, gdzie? Skąd? Z dupy! Co mnie bije? Wytyfy! Tu niczego nie ma dookoła! Co to kurwa było? Co za chore gówno, jak to mam przejść na jednym odcinku w dodatku? Co to było w ogóle? Nie wierzę. Gdzie oni tam niby są, co? Niczego nie widzę przecież. Tutaj są, dobra. Super, zero ammo, no zajebiście, jestem ucieszony. Kurwa, nie bijcie mnie chociaż na chwilę, co? Poszukam sobie broń, zaraz was zajebie. Muzyczka już nie gra i coś mnie innego bije teraz jeszcze. Kurwa, wejdź do tego budynku! No i patrzcie, jakie gówna! Przez wy przechodzi, wytyfy! A potem się dziwi, że cię coś bije na górze, jak nawet go nie widać. Chore gówno, ani gra. Pobugowane to wszystko w pizdu. Masakra. Znajdźmy teraz może te klucze, może teraz w te drzwi nie wejdą. Chociaż nie chce mi się kurwa w to wierzyć zbytnio. Kurwa! Co? Skąd? Z dupy! To nic nie stoi! Ja pierdolę! Gnoje! No i 10 HP znowu teraz mam, no pozdrawiam, no! Pobugowane jakieś te gówna chodzą, nie wiadomo co robią. Ale za chwilę umrę, nie? Kurwa mać! Weź mi pierdalaj! No ja pierdolę, przez ścianę mnie zabili znowu! Kurwa mać! Gdzie jest ten magazynek do broni? Gdzieś tam leżał, przecież go widziałem osobiście na własne oczy. To jest niemożliwe normalnie. Dobra, może wejdźmy do innego budynku w tym czasie, zanim oni tam z tamtego w ogóle wyjdą. No, pozdrawiam. Oni mnie już gonią. Ja cię pierdolę, nie. Co za gra. Czy tu nie ma gdzieś więcej ammo czy coś? Tu jest jakiś magazynek jakiś. No kurwa, spierdalać! Kurwa! Znowu zero ammo. Ale zabijam dwa albo trzy moby. Spoko. Full control, my friend. Gra jest pojebana, naprawdę, pojebana. Już jebać sam ten aspekt zębiaków, które są dręczące, ale sam fakt, że jestem gdzieś na górze, niczego nie widzę, a coś mi kurwa już bije! Skąd to? Ej, miałem ammo jeszcze! Jakim cudem? Dobra.
No, trochę się boję. Kurwa, co mnie znowu klepie? No, no podejdź. Raz, dwa, trzy. Czysto już? Już nie będzie zamiaków więcej? Co zresztą? Ammo? Co to ucieka? No chyba ammo. Co to w ogóle jest za gówno, a nie jakiś ten... Jakieś potwory śmieszne. Jakieś to dziwne. Boże kochane, głupia gra naprawdę, głupia gra. Chora. Kto to wymyśla? Tych, że nawet nie można normalnie wejść do drzwi, trzeba skoczyć gdzieś, jakoś. W jakiś głupi sposób. Kurwa, co mnie klepie? No weź ci, kurwa! Gówno, gówno, przez ściany bijesz, Cwelu! Ale się wyjebał. To mi się podobało. Cwel. Poszukajmy tych głupich kluczy i stąd spierdalajmy z tej jebanej miejscówki, w ogóle z tej gry. Nienawidzę. Nienawidzę horrorów. Tu coś leży. Jest amunicja. Znowu muzyczka podskoczyła, że za chwilę będą jakieś zębiaki. Chyba nie. Chodźmy na górę. Kurwa, co to było? Kurwa! Ja pierdolę, nie. No wejdź na te jebane schody! Klucze! O! Ale weź te klucze, to nie za... No nie zamykaj mi tej szuflady, debilu. No kurwa! Otwórz. I weź... Kurwa. Otwórz i weź klucze, dokładnie. Idź do sklepu, czy coś takiego. Teraz będzie do zrobienia. Ja pierdolę, no kolejny leci, no nie wierzę, no! Nienormalnie od tego uszy bolą, od tych ryków. Masakra. Ale jest chora psychicznie. W dodatku mam lagi na tej integrze. Tam coś jeszcze jest, tam jest cała ta jadłodalnia. Czyli, że te gówno się respią, zauważyłem. Dobra. O kurwa mać, skąd?! Nie gram w to, nie gram, już teraz umrę i idę sobie z tej gry. Naprawdę. Propsuję, no. Ile razy mogę was zabijać, co? Tutaj chyba nie ma tyle ammo, żeby... No nie, no kurwa, znowu mnie coś bije od tyłu. Jebana pizda, może do przodu podejść. No co? Jak nie dostał? Tu jest sklep, tak? Tak. Boję się. No wejdźmy do tego sklepu. Co nie można. O kurwa jego jebana mać! Umieraj! Kurwa co? Skąd żeś się wziął? No nie wierzę, no. Chwilę nie patrzę i są nowi od razu. No drzwi, otwórz. To jest tak zbugowane, naprawdę. Magazynek, to mi się podoba, ale znowu jest ten głupi dźwięk. Magazynek i klucze. Przejdź tam kurwa dalej, no. Weź te klucze i stąd idźmy. Co to jest? Bo tu trzeba... No i... Znowu jest respawn, nie? No patrzcie, zobaczcie, no. Okej, jaka ta gra jest pobugowana, naprawdę, to nie można swobodnie sobie koło tego przejść, bo to jest jebanej szafki. Porażka, totalna porażka, naprawdę. Ej, ale ammo się chyba też zepiło przy okazji. No teraz to ja mogę iść nawet na wojnę z tym. Tylko żeby nie miał takich jebanych lagów, to byłoby jeszcze... Co to kurwa był za dźwięk? Boję się. Światełka na drodze. No kiń, kurwa! Znowu mnie coś klepie, nie? Znowu oczywiście od tyłu! Przecież was tam chwilę temu nie było, bo widziałem! Nie wiem, co to
sobie za chwilę jeszcze w tej grze się pojawi czy coś, ale za chwilę znowu padnę i będę musiał iść znowu od tej jebanej stacji paliw. A tam pewnie znowu się będą respiły nowe zombiaki, nie? Podpalmy to wszystko. Hopsasa, 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 chodźcie do mnie, pedały. No nie, no żartowałem, weź idź. Kurwa! Ja pierdolę, nie, no znowu. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Najgłupsza gra ever, headshot dziko, kłaniaj się. Więcej was matka kurwa nie miała, no nie wierzę, no. Nie stałeś tam chwilę temu, a mnie bijesz. Props. Gratuluję gry, jest chujowa. Jaki rozwój. Masz inną misję w innym miejscu, super. Weź umieraj. Znajdź shotguna. Kurwa, ilu was tutaj znowu mnie klepie? I skąd jesteście? Oczy dookoła dupy, a i tak cię przyjdą i zabiją. No kurwa, nie wierzę. Ale git, jest chyba nowe ammo, nie? Tak. Gra jest śmieszna naprawdę. Respią się ammo, respią się moby non stop. Jezus Maria. O, to będzie chyba shotgun. Tak, to jest shotgun. Proszę państwa, to jest shotgun. Teraz do mnie kurwa chodźcie, dawać no. Cwele. No, jeden się respi. Ja pierdolę przeżył, to nie wierzę. Poczekajmy do niego może więcej kulek, żeby nie było potem jakichś nieprzyjemności. Kurwa, boję się. Gra jest chora. Oczywiście wszystko jest puste. Skąd ja to wiedział, nie? Kurwa, no wejdź na te schody bez skakania! Głupie gówno! Taka zbugowana gra. 19 eurocentów, chociaż tyle. Zbyt cicho się zrobiło nagle, nie? Ani muzyczki, ani dźwięków zombiaków, ani w ogóle respawnu. Co to jeszcze? Jeden shotgun? Nie można go podnieść? Podniósł się sam ten jakby. Kurwa! Skąd? Co mnie zaatakowało teraz? Kto mi to powie? Bo już tego normalnie nie czaję. Są w ogóle moje kulki w tym, znaczy moje pociski są w powietrzu. Czyli coś było chyba z tyłu tego budynku, bo tam coś mnie zaatakowało po prostu. Przejdźmy się, zobaczmy. No i skąd żeby inaczej, nie? No wiedziałem, że ta płyta będzie. Głupie gówno. Poszukaj jakichś tam dodatków. Ogółem musimy chyba wejść na każdą chatę. Kurwa jego mać! Gin! Musimy chyba wejść na każdą chatę i po prostu szukać sobie jakichś tam materiałów pomocniczych, które pomogą nam w przetrwaniu przeciw tym jebanym gównom, które są nieśmiertelne! I są wszędzie. I biją przez ściany i w ogóle cześć. Zjebana gra, naprawdę. Chore gówno. Ostatni raz gram w grę tego typu. Naprawdę ostatni. Dalej. Przeładujmy sobie. No wyjdziesz z tych drzwi czy nie? No już się kolejny pojawił przy okazji. Super, ekstra. Lagi jak skurwesyn. W tym budynku już wcześniej byłem, może czegoś tam nie znalazłem jeszcze.
Nie no, tutaj jest wszystko ok. No super, dobrze, nie? Nie no, przecież ja muszę tam zrobić, nie? Jak żeby inaczej? Spójrzmy dookoła. Nie, powaga, ja teraz padnę. To poważnie wyłączam tą grę i nigdy więcej nie będę coś tego typu kurwa grał. Ta gra jest piękna. Dobra, zobaczmy może ten drugi tryb gry. Aha, no. Na McQueen to będziemy znowu teraz na pulpicie, zajebiście, ekstra. No cóż, trudno, także to była ta piękna gra. Coś tam Devil, coś tam Shell, czy jakoś tak. Generalnie gra mi się w cholerę nie podoba, jest strasznie zbugowaną grą. Nie wiadomo, o co nie w ogóle chodzi. No, stworzyły się nowe potworki i tak dalej, także generalnie naprawdę gry nie polecam osobiście. Cześć. Do następnego odcinku. Kurwa, Maldem! Czekam na respie, coś nie już bije! Jak to ma być? Co to ma być? 50% życia, 40% życia, 30, 20, 10 i pewnie padnę znowu. O nie! I tym oto pojebanym akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek. No nie wiem co widzę, naprawdę, no. Jebane resp killery, dobra. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście łapka w górę, pamiętajcie o tym, to bardzo pomaga. Jakiś komentarz też by się przydał generalnie. No i nie wiem, no. Ja osobiście wam nie polecam, mimo tego, że jest niedroga. Jest mega zbugowana, to jest naprawdę mega wielkie gówno. Także do następnego razu, cześć, trzymajcie się, piąteczka.